Las Otchłani, taką się nazywa. Otchłani. Otchłani. I tak, mamy tu na pewno jeden fragment Skibidi do znalezienia. Zaraz sobie mapkę w ogóle włączymy, bo ja dzisiaj na nią nie patrzyłem w ogóle, nie? Ani troszeczkę. Latamy po bossach samych. I mamy też mapkę do odkrycia. Mapka jest tu. I żeby do niej dojść, muszę przejść przez jakiś pojedynków, prawda? Prawda, oczywiście, że prawda. Mapka. Interactive Map. Shadow of the Earth 3. I my szukamy konkretnie. This is Skadu 3 Fragment. Widziałem martwego jednorożca. Wiesz, są rodziny Ani. Ani moje, ani twoje. To także tam, no zdrówko. Jesteśmy tutaj, nie? Elder's Hovel, to jest na górze. To nie tutaj, nie? My musimy do... W ogóle te dwie rzeczy. Skadu View Cross Site of Grace. Ja tu byłem, czy nie? Nie mam kurwa pojęcia. A to? Czyli tu jest Skibidi Fragment. Włączmy sobie jeszcze Site of Grace'y. My jesteśmy w miejscu... tym. My jesteśmy tutaj. Fragment jest tutaj, a tu jest łaska też z fragmentem. I tu jest też mapa, nie? Więc pójdźmy na dół po tą łaskę i mapę. A domek tego jest gdzie? Domek bossa tutaj. To jest to. Midras Mans. Czyli pójdziemy tak. Najpierw po mapę i Skadutri, Skibidi Fragment. Później pójdziemy sobie w tę stronę po ten fragment i pójdziemy w dół do Midry. Tak to zrobimy. Tylko tak, mówicie, że... A czy mówicie? Wy mówicie. Ludzie mówią, nie? Że da się tych chłopów zestagerować za pomocą pary. Więc popróbujemy sobie tego. Popróbujemy sobie tego. Skupienie to jest to na defa od tego, nie? Od szaleństwa, czy nie? Ja nie pamiętam. Chyba skupienie. Tak, skupienie. Da się, ale pojebanie ciężkie. Spróbujemy, zobaczymy. Tego chuja zabijemy jeszcze normalnie, że tak powiem. O chuj. To na ciężkim przytrzymanym ma dość długi... doskok, ała. Boli w chuj. Boli w chuj. A czy ktoś odkrył w ogóle, czy da się tutaj w jakiś sposób mounta przyzwać, czy nie? Generalnie ogólnie to miejsce, jak dla mnie, trzyma mega klimacik, nie? Dzięki temu właśnie, że teoretycznie nie możemy się mountować i w ogóle, to jest cudowne, piękne. Ale z drugiej strony, jak jestem tu po raz kolejny... Boże, nie ma stagera w ogóle. Zabij po prostu, Jezus Maria. Ma mega fajny, horrorowy klimat to miejsce, jest cudowne. Ale poza tym strasznie wkurwia tym, że nie można jeździć na koniu. Chodzi o to, żeby nie skipować mobów i chować się w trawie. Znaczy właśnie, chowanie się w trawie pomaga skipować, nie? Tych chujków, którzy zabijają. To jest w ogóle jak z tego, jak z jakiegoś... z Sekiro, nie? Chowanie się w krzakach. Dobra, mamy Skibidi Fragment. Ja ciągle mam pastrole, czy nie? Tak. Dwie sztuki, ej, to będzie upgrade, czy nie? Nej, dopiero po tym nexcie. Next jest... Także niby... gdzieś tutaj. Jest niby fragment. Zobaczymy, czy znajdziemy. Jakbyś mounta miał, to byś tego nie robił. Prawda, nie? Dlatego mi chodzi głównie o to, żeby w pewnym miejscu był brak możliwości włączenia mounta. Czekaj, ja chcę iść w lewo? Na przykład właśnie w tym miejscu, gdzie są oni konkretnie, ci kolesie. A nie, że w całym jebanym mieście, to znaczy lesie. To mnie wkurza troszeczkę, nie? Czy w całym lesie nie możesz cudownie na mounta wejść? Jak to gówno parować? To mnie zastanawia. I który atak w ogóle, nie? Bo oni tam mają parę ataków różnych. W tym jeden jest grabem. Więc graba pewnie nie chcę parować. Ale i tak pewnie się opierdolę w głowie i tak będę próbować graba parować. Da się... Ja mam puklerz, no. Specjalnie po puklerz poszliśmy. Fun fact, jak masz stare takie kwiatki, to jak w nie wchodzisz, to mobcie słyszy, wiem. Używaliśmy tego specjalnie na pierwszym runie, nie? Żeby właśnie specjalnie w jedno miejsce moba zbejtować. Ja go spróbuję po prostu tak na hama. Hello, dobry wieczór. On się tepa teraz na mnie, nie? Okej. Ale to nie jest talizman, to jest item do tego, do craftingu. I to był grab chyba, nie? Ja mimo wszystko to sparowałem. Ma drop chance chyba, co ty pierdolisz? To chujowo.
Razem z głową? Głowa też ich dropi, ich czapka? Nice, nice. Brzmi jak nieźle pojebane gówno. Czyli oni nie umierają raz na zawsze, tak? Jak umrę, to ten z tyłu ciągle będzie żył. Szkoda w sumie. Miałem nadzieję, że jednak umierają raz na zawsze. I fajnie by było, jakby na przykład była taka mechanika, że jak ich zabijesz wszystkich, to się więcej nie respi na przykład, nie? Okej, widzi mnie. Ich jest trzech czy więcej? A, no i trzeciego już nie sparowałem. Au. Jest więcej, to jest akurat dwóch. Znaczy łącznie jest trzech, nie? Jeden ten pierwszy i dwóch dalej. Ale ja chyba jak eksplorowałem... I z dziesięciu ich jest, co ty pierdolisz? Jak ja to eksplorowałem, chyba tylko tych trzech znalazłem. Tak mi się zdaje. Aha. Wajnogrono. Ty to chujowo bym powiedział, wiecie? A, ja już to daleko poszedłem w ogóle, ja mam iść tam. Ham. No więc to pójdźmy w dół do Midry. Stronę Midry przynajmniej, domku. Odblokujemy sobie łaskę tam przy Midrze. O ile pamiętam jak tam dojść. I dalej pójdziemy tam, gdzie mamy iść. Czyli chuj wie gdzie tak naprawdę. Ja do Midry doszedłem w taki sposób, że po prostu szedłem do przodu, nie? I nagle przy którejś ścianie był budynek. I on powinien być right here. Po drugiej stronie masz kolejnych pięciu. Będziesz miał przy Skibidi 2 do 3 mobów. Nie przeoczysz, okej. Okay. A czy to mówię, to ten. Pójdziemy sobie najpierw do Midras Rise. Tak to się nazywa? Nie, Mans. Mans. Manse. I od Midry się tepniemy później dalej. Mapki nie mogę włączyć, bo combat. Jakieś spele kasują debile. Niepotrzebnie, mnie już tam nie ma, przypominam. Jestem ciekaw, czy już na Fextra ktoś napisał, jakie są te rezisty na Midrze. Na pewno Frost w niego wchodzi, nie? Bo ja sam Frosta używałem na moim pierwszym przejściu. Płosie, płosie! Staturos 92 sub rozdany na kanale. Tak jak jego rok urodzenia. Stara dupa. Wreszcie dobry rocznik, no właśnie. I gratuluję Alwertę. Alwerty, gratuluję tego, wygrania suba od Staturosa. No i to jest ten domek. To jest domek Midry. Dobra, nie pierdol dziadek. Ja zaraz wrócę jeszcze. Ale tego odłamka z Kibidi chyba nie znalazłem na moim pierwszym przejściu. Wydaje mi się, że tam nie byłem. I po pierwsze, jak tam dojść? Bo to jest wysoko. Gdzieś tu tędy, naokoło? Kurwa. Nie, no jest kurwa wysoko. Pan Paweł będzie skakał. Tędy nie wejdę, nie? Muszę jakoś naokoło, ewidentnie. Na północ od Grace? No północ, ale tędy? A może? Czekaj, może tędy wejdę rzeczywiście? Just like that? Chyba nie. A może? Kurwa, nie wiem, ale... Gdzie tu są jakieś miejsca, w których ja nie byłem rzeczywiście, nie? Tam jakiś biały item leży. Czy to jest to, czego ja szukam? Albo to jest, czego ja szukam? Powinien być niebieskie, nie? To jest to, czego ja szukam, okej. Okay. To zajebiście. Ja myślałem, że to będzie gdzieś na górce tam. Ale nie, na szczęście nie. No to git. To wyłączamy, cyk, i idziemy do Midry. Idziemy go szukać. Na górce jest chata. A rzeczywiście, Elder's Hovel. Chyba przy niej nie byłem na moim pierwszym przejściu. Chyba przy niej nie byłem. I tak, tu szukamy... obrazu chyba, nie? Tam się pan pojawił. Taki duży, straszny. O! Ja myślałem, że będzie po lewej, znaczy po prawej. Fuck that, fuck that, fuck that. Ja stąd idę po prostu. Ja chcę to przeraszować na Hama. Kolejny duży pan, dzień dobry. Ja mam tu być w ogóle? Chyba kurwa nie. A może? Ciągnij! Nie mam pojęcia, co to otwiera. Au, au. 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 Przestań, kurwa, nikt cię nie prosił. Chyba to otworzyłem, tak? Tak mi się zdaje. Czy ty potrafisz chodzić po drabinkach? Czy jesteś debilem? No po drabinkach nie potrafisz, ale... Okej, okay, to jest tędy na bank. It is this way. Blessing of Marika tam jest? Co robią blessingi Mariki?
To działa tak jak ten? Jak łuki runiczne, czy nie? Chłop tam krzyczy. Zaraz się spotkamy. Leczu na mak. A, Blessing of Marika. Dobra, te soczki. Dobra, soczki, soczki. Trzymaj się, Uzyw. A właśnie, Skibidi Blessing. Numer 16. Kurwa, na tym poziomie gry mieć 16 poziom Skibidi Blessingu, to jest kozak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja gdzieś się muszę cofnąć i przypierdolić w obraz, kurwa, ale który to był? Najpierw słonecznik, teraz leczo. Gdzie był ten obraz, który ja muszę przypierdolić? Jak grałem tu pierwszy raz, to też go szukałem jak pojeb, nie? To nie tutaj, too soon? Jak too soon? Jak too soon, kurwa? Too soon, executus, too soon! No bo tu jest już ten skrót. Więc to było gdzieś wcześniej. Na bank gdzieś wcześniej, ale gdzie wcześniej? Czy na dole? Pójdę na dół, nie wiem. A tutaj! I remember now. Tu na dół, tak, na dół. Yes, yes, yes. Es stimmt. Czyli w sumie te nabrzmiałe winogrona są chyba do tych potów wielkich, nie? Pod szaleństwo. Poty szaleństwa, duże, mogą być kurwa dobre, nie? Już nie mówię o tym takim teraz ranie, ale o takich ranach na przyszłość. Żeby nabić na przykład, nie wiem, kurwa, Gideonowi szaleństwo, bo da się. Jak najbardziej się da, nie? Zapiszemy zaraz, zapiszemy. To jest zły teleport. Kurwa, który jest ten na pierwszym piętrze? To niesamowita broń! Jest świetna. Znaczy jeszcze nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale... Włości Midry, to nie jest tutaj. A może jest? Tak, to jest tutaj. Tak, tu jest przed bossem zaraz. Idę się wyszczać i zaraz zrobimy, co trzeba zrobić, nie? Zabiłeś maga! Jak zamierzasz się z tego wytłumaczyć? Ale! Zanim zrobimy, co trzeba zrobić, to trzeba wiedzieć, co zrobić? W tym DLC są maksymalne upgrade'y do każdego talizmanu, nie? To, czym on bije, to jest szaleństwo oczywiście, ale on bije szaleństwem z ogniem. Nie mamy maksymalnego talizmanu na ogień. Facet nazywa się Cypher. Znajdziesz go pewnie w karczmie. Musimy znaleźć talizman z ogniem. Ja chcę wiedzieć, gdzie on jest, bo on mi się na przyszłość też przyda. Więc talizmany, siup. Dobra, jak się ma Kohesterian? Kopelat bym powiedział nawet. I gdzie jest ten ogień? 20% na maksymalnym poziomie. A Fort of Reprimand. Gdzieś wcześniej. To jest który? A, ten fort, który jest zaraz nad tym całym lasem. Fort Reprimendy. Ogień jest w forcie, ale tu się tego, gdzie wskakuje się skrótem. W piwnicy po klatkach trzeba przejść. Ja tędy skipowałem chyba relanę, nie? I stąd wychodziłem. Z tylnego wyjścia masz szybciej. Kurwa, nie wiem, które jest wyjście tylne, które nie. Ale... Po prostu zacznę stąd, gdzie jestem. Tyły. Ten Grace, okej. Okay. I stąd gdzieś... Nie stąd. Za Omen Killerem w prawo i na dół w prawo. Po lewo po klatkach. Ale tu w prawo na dół. Aż tak znasz kurwa drogę do... Tu też, czy nie? Na dół. Hello? Aż tak znasz drogę do talizmanu? Serio? Wczoraj tu byłem, okej. Okay. Znaczy ja tu byłem pewnie na moim pierwszym przejściu, ale za chuja nie pamiętam. Is it this one? Tak, dobra, zajebiście. I z powrotem do komnaty. Na rondzie zawróć. Na szczęście ronda nie było. Czyli Midra. To osiągamy, to się może... Poczekajcie. Przede wszystkim tak, na defensywę. Physical, ogień i w sumie załóżmy to na wszystko. Dalej. Co mi jeszcze pozwoli przeżyć dłużej? To na skupienie pewnie, nie? Żebym nie dostał szału. To nie brzmi głupio. Ja przypominam, że naszym celem nie jest zabicie bossa, tylko nauczenie się bossa. Na tym polega ten run. Więc mamy same talizmany defensywne i tyle. I tyle. Toczku mamy ciągle wlane chyba second death, second life, drugie życie, czyli cheat death w sumie. Cheat death i jeszcze więcej negacji i obrażeń. Do tego mamy jeszcze złotą przysięgę. Na ten moment mamy na ogień 70%. Jak się zbufimy tym i tym, to mamy na ogień 77%. A będzie różnica, jak to zrobię odwrotnie? Najpierw soczek, a później to? Nie, też 77. The Armor. Szczerze, kurwa, nawet nie wiem skąd go mam, ale nazywa się kolczuga z błękitnego srebra. A, to jest ta, albinauryczek. Albinauryczek, baba albinauryczka dropi.
jaką mam klimę. Ile dałeś? Dałem 1000 rok temu, ale nie wiem, jaka to jest. Czekaj, zaraz ci powiem. Zobaczę chociaż nazwę firmy. Nazywa się Eberg Miru S26 Pro. Jeśli dobrze zobaczyłem. Nie jestem pewien, czy dobrze zobaczyłem, bo jest ciemno tam, ale no. Ona rok temu 1000 kosztowała na Allegro. Eberg Miru S26 Pro. Może tak być, no? Aż piszę. Miru S26 Pro. Tak. Tak jest napisane. Takie gówno. Taką mam. Na małą kawalerkę styka. Już za 900 jest. O, widzisz. Łowidzisz. Czyli tak, mamy ciągle mały ciężar. Tak jak być miało. Chodzimy. A właśnie, zobaczmy jeszcze, poczekaj. Midra. Jego kurwa w ogóle odporności. Czy będą napisane? Na Fextra, czy cokolwiek? Słaby na Frostbite, Hemorrhage, może go wykrwawić. I na Holy. Okej. Okay. To wydaje mi się, że z tych dwóch rzeczy, Frostbite czy krwawienie, krwawienie będzie lepsze, nie? Bo jednak Frostbite ma swój cooldown, że tak powiem. W postaci tego, że... A, może go parować. Można go parować. Czy nie mam problemu z wilgotnością przez klimę? Nie. Nie, ani troszeczkę. Spróbujmy go poparować. Weźmy naszą broń pod blida, zróbmy. A druga sprawa, spróbujmy go parować rzeczywiście. Nie będzie ciągle to i niech będzie krwawe. Saving zrobić, nie? Saving zrobić i będzie git. Zabijemy go sobie ze 3-4 razy. Może więcej, jak poczuję, że chcę go zabić więcej. Znaczy, to jest generalnie klima do malutkiego mieszkania, nie? Ja mam tutaj jakieś 30 metrów kwadratowych, także dla mnie daje radę, ale jak macie coś większego, to może być problem, bym powiedział. Cyk, kopiuj save'a. Nazwiemy go DLC Midra. Cyk. I idziemy dalej. Krwawienie. I pary. Krwawienie i pary. A buffów nie włączyłem. Ups. Zobaczymy filmówkę, ona jest ładna, nie? Ale tylko raz. Ja sobie winka w tym czasie naleję. Ostatniej muszę się wziąć za main bossy. Znaczy, to jest dobry generalnie wybór, że tak powiem. Ja na moim pierwszym przejściu się w ogóle nie skupiałem na tym, żeby szukać skibidi fragmentów, tych ostro drzewa, a to daje taki kurwa boost, że teraz jak będę robić jakiekolwiek rany dalej, na kolejnych ranach, pierwsze co, to skupić się na zebraniu skibidi fragmentów, naprawdę. Masz plus 16 teraz, o stary. To z buta połowę bossów zrobisz, naprawdę. To jest naprawdę kozacki boost, kozacki. Ja w ogóle na moim pierwszym przejściu nie patrzyłem na to, jaki mam level i tak dalej. Jedynie kiedy patrzyłem, jaki mam level tego blessingu, to jak mnie czat zapytał, jaki masz level, ja mówię, a czekaj, zobaczę, nie? A teraz to jest dobre gówno. Brak talizmanu na fizyczne obrażenia. To podmalenie podjechać. Szybciutko i tyle. Tylko trzeba zabić tą. No, Nayala, Lurette i tak dalej, nie? A pierwszego ataku na pewno nie sparuję. To bankowo. Ale teraz... O, tego też nie sparuję. A! Aj. Co ja robię? Zmiana fazy. To da się spaniszować, nie? Ale ja zjebałem po prostu. Aj, co te pary? Co te pary? Aj, za bardzo greedy. Kurwa. Milady pod krwawienie do przodu. Bardzo kurwa dobrze. Milady to jest jedna z moich ulubionych broni w tym DLC, naprawdę. Ale on krwawi mocno, bo ja mam na tej postaci 40 mistycyzmu, nie? I mam tutaj 102 blida. Mimo, że to jest szybka broń, ja mam na niej 102 blida. Zazwyczaj pewnie będzie trochę niżej, nie? Jak nie jesteś pod Arcane konkretnie zrobione. Dwa pierwsze ataki, tak jak ja robiłem na moim pierwszym przejściu, to było dobre gówno. Ja robiłem tak. Pierwszy atak, roll i teraz gridujemy ciężki przytrzymany, ale kurwa, tu mam za mało poeta, żeby to zrobić. I
nic nie widzę. Poczekaj, poczekaj, jak chcę sparować. Daj mi się napić. Dwa ataki, nie więcej. Po parowaniu. Ale paruj się go, kurwa, dziecinnie prosto. W porównaniu do Relany na przykład. To da się wytajmować, żeby weszło, nie? A, tego, kurwa, małego dagerka się nie sparuje, ała. Dziękuję za followa, Bastian, siemanko. Tego też się nie sparuje. Ciężko mi wyczuć, który atak jest mele rzeczywiście, a który jest pelem. Bo on w drugiej fazie rzeczywiście macha. On w drugiej fazie macha tą bronią, ale niekoniecznie... niekoniecznie rzuca jakieś te normalne mele ataki. No, no tego nie sparujesz. A, nie ma tego darmowego ataku. Nie ma darmowego ataku. Aj, no źle, źle. Kurwa mać, strasznie źle. Oj, za szybko. Oj, za szybko. Ty kurwo, no. Uff, grab. Teraz szaleństwo dostanę. Mam save'a, nie? Mam. Tego nie sparuję, dobrze nie weszło. Aj. Jeszcze wybucha jak nie trafi, no tak. Aj, 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 aj. Jak mu się oczko świeci, to wtedy odpiędala manianę, nie? A i nie lubię, jak to robi. Dobra, zgon. O dziwo, jeszcze nie. Już tak. Parowanie Riem zawsze w modzie. Znaczy, kurde, bo... Gdyby jego ataki były cały czas mele na przykład, cały czas by bił tym swoim mieczykiem głównym, to byłoby go dużo łatwiej sparować, nie? Ale on to miesza jednocześnie ze swoimi normalnymi atakami, tymi świecącymi po prostu. Niektóre rzeczy się nie da sparować, bo to nie są ataki mele. No dobrze, chodź za mną. No dobrze, pójdę za tobą. Tylko na wydą dla siebie, dla tych młodszych czasami, żeby gadać im, że można. Aj, 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 aj. A, o, ale... Macie swoje 20 lat. To źle. Możecie wszystko. No i właśnie, te spele. Tylko chcieć, a później będzie. Tragedia. Jak jeden atak w kombosie nie wejdzie, nie ma sensu parować dalej, nie? Tego nie sparujesz, Paweł. Nawet nie próbuj.
To jest zjebane. A. Zaraz po wybuchu dał mi combo, kurwa, oczami. Come on. Unika jak Scarlet Bluma, a Maleni. Ja tak zazwyczaj go roluję. Jak spada, to go roluję w tył i tyle. I Scarlet Bluma idealnie zazwyczaj roluje. Więc to jest taka sprawa, że on ma inną animację po prostu, nie? Której ja nie znam. Obracasz go, w sensie tak jak na unlocku, tak? Wokół niego biegać. O to chodzi? Jep. Kurwa. Ja nigdy nie potrafiłem wyobracać Maleni, więc to może być problem. Po tym nie ma openingu. A, broń! Halo! Gdzie jest moja... Ale oj. Tego nie roluj już, Paweł. Oczy nie paruj. Ała. To jest problem, kurwa, że on... Czasem włącza te swoje ataki oczkami. I ja tego nie widzę. Czy to się liczy jako atak bronią rzeczywisty? Czy nie? Ała. Wyobracać go, że tak ten... No nie, on i tak idzie w dół prosto na mnie. Tego nie sparujesz, Paweł. No i oczka. I po oczkach, no opening akurat teraz był, ale... Nie czuję tego, kurwa, no nie czuję tego. Piłem. No nie. Zabijemy go jeszcze parę razy. Czemu zabijesz go jeszcze raz? Z każdym bossem tak robimy. Generalnie ja nie gram po to, żeby przejść bossa, żeby go zabić, tylko żeby wyczuć jego ataki. Chcę się nauczyć walki z bossem, a nie go po prostu zabić, nie? Dotąd wszystkie bossy padały po 3-4 razy, a Słonecznika dzisiaj chyba zabiliśmy 7 razy. Ja chcę je wyczuć, chcę się nauczyć, chcę jakoś liznąć troszeczkę chociaż, bo to nie jest ciągle, nawet jak zabiję je 5, 6, 7 razy, to ciągle nie jest zazwyczaj zabicie takie skillowe, tylko coś tam nauczyłem się, ale nie do końca jest to idealne, nie? Bo jak będziemy później na przykład na ranie RL1, no to później nie będę miał takiego wyboru, żeby się uczyć, nie wiem, dostanę hity na przykład, to będzie dla mnie one shot bardzo często, więc wtedy się trudno uczyć, a teraz, no chciałbym coś tam, żeby się tam... w głowie poukładało, co mogę zrobić, czego nie mogę zrobić, kiedy co mogę zrobić i tak dalej, nie? Więc takie coś chcę sobie... Na przykład tego w chuj nie lubię cały czas.
czemu tak wysoko wyskakuje? Jakby dało się to jeszcze spaniszować skokiem, to było tak świetne. Myślę, że i tak wokół niego biegać? Ale rol i tak musi być na końcu, nie? Za szybko. Oj, 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 oj. Oczka. Nie tak? W sensie nie jak. Niczego się jeszcze nie dowiedziałem. No właśnie, też nie. Jak nie skillowem, ogółem całe te, kogo bym nie oglądał, to raczej wjeb dostaje. Bo to są pierwsze przejścia ludzi, nie? To są pierwsze przejścia. Ja tutaj teraz analizuję wszystko po prostu. Taki mam najebany w głowie łeb, że nauczyć po prostu, nie? Czyli jak inaczej? Pierwsze widziałem, no właśnie, pierwsze było... Troszeczkę mnie przydymał ten chłop, troszeczkę mnie przydymał. Lokujesz go, idziesz dookoła i jak zaczyna wpadać w dół, odbiegasz. Czyli lokon, ale idziesz dookoła, czy w sensie iść, tak? Nie sprintować. Ludzie mają po 500 śmierci, ja wiem. I się nie dziwię. Iść, okej, okay, iść. Timing, kurwa, musi być perfekcyjny. Znaczy pytanie, czy nie łatwiej jest po prostu nauczyć się, żeby odbić do tyłu i zrobić rola na koniec, bo to jest prostsze na pewno. Tylko, że wtedy nie masz tego, nie masz panisza po tym. Nie masz panisza po tym. I tak musisz uciekać. Więc i tak pewnie nie masz panisza świetnego. Tak strzelam. No i oczka. Kurwa, gdyby oczek nie było... No i właśnie, oczka, no. Oczka, kurwa. Tak jest prościej po prostu. O Jezu. On tak przeciąga ten atak. Tragedia. Tego się muszę nauczyć, ewidentnie. Tu nie wiem, co się wydarzyło nawet. Da się sparować w ogóle ten atak z kręcioła pierwszy? Nie mogę się ruszyć. No i kurwa oczka. Oczka, kurwa, no oczka, oczkami mi strzela, no. Kurwa. Czy jest jakaś zależność, kiedy on oczkami strzela? Bo on bije mele, paruje go, robię mu kontrę po mele oczywiście, a czy po pary. I on w międzyczasie czasem albo jebnie mele, albo oczkami jebnie. A czy oczkiem, no oczka, jak mówię oczkami, znaczy chodzi mi o właśnie strzelanie szaleństwem, ale nie wiem od czego to zależy. Czy to w ogóle ma jakąkolwiek zależność? Nie widzę tego. Niech będzie tłum, a wtedy... Chcę do domu. No właśnie, kurwa. Kurwo. No i oczka, no czemu oczka? Czemu oczka? Oj, oj, oj.
kręcioł jest tak pojebanym atakiem, że do parowania to jest prawie że niemożliwe. Chyba muszę przestać próbować nawet kręcioła parować. Tego też. Teraz zaczął od razu, z buta. No i oczka, no. Czemu oczka? Jaka jest zależność? Żadne pary mi nie weszło. O, w pizdę. Ała. Ha, ha. Hop! Nie można... Aha, to skręcił. Nie trafiłem. Chyba nie speruję. Paskudne, paskudne. No i oczka, no. Nie wiem. To jest top 3 boss Dika, DLC-ka. Zawsze jak coś pisze DLC-ka, ja czytam tak samo jak Terio napisał. Że DLC-ka Dika. Top boss Dika, ale prawda, no, on jest świetny. Jest świetny, to prawda. Nie mogę się do niego przyczepić. Ma swoje dziwne rzeczy, ale jest, kurde, jak teraz na niego patrzę, jest dość sprawiedliwy tak naprawdę, jest dość sprawiedliwy. Oprócz tego, że jak grasz go pod pary na przykład, tak jak ja próbuję, dla mnie ciągle dość randomowe jest to, kiedy on oczkami strzela. Że ja mu daję raz pary, robię mu kontrę z dwóch ataków lekkich, i czasem mogę, bo on w tym momencie już zacznie wykonywać kolejny atak lekki, znaczy swój bronią na przykład, a czasem randomowo włączy oczka i włączy szaleństwo. I kurwa, nie wiem, od czego to zależy. Top 3 Dick in Elden Ring, tak. Top 3 Dick. Jaki top 1 Mesmer i Relana? Relana jest ciekawa. Relana nie pasuje. Ja lubię Relana już teraz, wiesz? Relany też się uczyliśmy parować. Przez chyba ponad godzinę. I świetnie mi się ją parowało. A Dika nie ma. Prawda. Prawda. Relana nie ma Dika. Top 3 Dika. To nie pasuje. To akurat prawda, no. Czemu to nie weszło? Top 3 Dika. Pochodzi o Fiuta. Dobrze, że ten, że... Uściśliłeś. Niech sobie poleci filmówka, jak sobie buszka ściągnę. Jakby co, Raden ma dwa? Co za dużo, to niezdrowo. Penisy. Ma swój i cudzy jeszcze, nie? Kurwa, no ten kręcioł. Kręcioła się nie paruje, Paweł. No i oczka, no. Kurwa, oczka. Oczek nie ogarnę, nie ma opcji. Za szybko, no dobra, jak już nie weszło jedną parę, to ja nie, nawet nie wchodzę w to. Ała. Bez wybuchu. To było podwójne pchnięcie, jak Mesmer prawie.
Chciałem zasparować to drugie, ale nie. Nie ma opcji. Szkoda, że na Radana nie działa Mog Shackles. Powinno imo, czemu? Mog i Radan nie są w ogóle spokrewnieni, teoretycznie, nie? Są z innego ojca czy matki? Kurwa, nie pamiętam, ale są z innego... Jeden z rodziców jest inny. Na pewno. Popiół polewanie na gigantów jest OP, bo wywala mniejszy wrogów. A polowanie, a nie polewanie. Polewanie. On jest w ciele Moga? Teoretycznie tak, ale... Tak niedosłownie, nie? Niedosłownie. Oni potrzebowali duszy bardziej, wydaje mi się, że Moga, niż ciała, dokładnie. Polewanie na giganta. Ciała? Czyli Radan w DLC jest dosłownie z ciała Moga? Dlatego Radan ma rogi Omena. To nie zauważyłem nawet. Ja nie miałem zbyt dużo czasu, żeby się mu przyjrzeć, szczerze mówiąc. Ale będę musiał w takim razie. Wali Blood Flame? Też nie zauważyłem. Ciało jest Moga, dusza Radana. Co wy gadacie? Będę musiał się przyjrzeć, bo no nie zauważyłem, nie zauważyłem. TBH. To jest kręcioł, nie? Nie, to nie był kręcioł. Powinien potem od razu rolować, jak nie wejdzie. Kurwa! Co za RNG? Oczka. Oczka, oczywiście, ale mnie wkurwia w tym podejściu, no. No nie! Ale chujowo fest. Aaaa! Ale mi złapało. No lipa, lipa. Ale chyba troszeczkę zacząłem czuć ten jego oczka, kiedy on oczka włącza. To jest bardzo delikatna animacja, ale kurwa, żeby to wyczuć później, jak będę chciał to wyczuć, to jest niemożliwe. Czemu to nie wchodzi? Tego ci się nie da. Czemu? Czemu to nie wchodzi? To może być problem taki sam jak był z Relaną, nie? Tak mi się wydaje. Że jak on nie jest przy mnie dosłownie, to nie da się go sparować. Kurwa oczka, dobra, zgon. Wyszło, że Moglester był jednak raczej Moglested. Prawda, no, prawda. Dzisiaj właśnie o tym gadaliśmy w sprawie z doktorem Disrespectem, że Mog był Moglested, a doktor Disrespect był Moglesterem, apparently.
za szybko, ojoj. Źle, jest źle. To nie jest opening. No i oczka, no. Oczka są zjebane. Naprawdę, gdyby nie oczka, to miałbym za każdym razem opening na dwa ataki, a tak to nie mam. 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Czy grałem po tą łzę podprowadzenie jak w Sekiro? Próbowałem, ale ten nie ma sensu. To trwa 3 minuty, zabiera ci slota na soczek, na łezkę jedną, która jest bardzo przydatna bardzo często. I wcale nie daje ci dużej przewagi. Nie nabija wcale stagera dodatkowego przeciwnikowi, nie? Więc to jest takie, niby jest, ale ile to ma sensu? Mało. Jest zbyt słaba po prostu, jak dla mnie, w Eldenie. Jak dla mnie powinien być talizman, który daje ci pasywnie po prostu coś takiego, a nie łezka na 3 minuty. To po pierwsze, a po drugie, powinno to zbijać poisa, tak samo jak zbija ci poisa atak na przykład ciężki, przytrzymany, nie? Jak dla mnie. Gdyby to było rzeczywiście, po pierwsze w formie talizmanu, po drugie zbijałoby poisa bossom, tak samo jak zbija ciężki przytrzymany atak na przykład, to okej. Ale tak, to nie czuję potrzeby ani ochoty używania tego. Ała. Zostałem obydwoma. Chujowy jest ten spin. Mogę dać się zabić? Dziękuję. Chujowe podejście. No właśnie. Mamy jeszcze questa do zrobienia, nie? Tego gościa od tego. Od palców, tamto się będziemy męczyć, kurwa, coś tak czuję. To tam też na blida pójdziemy. Bo to już na pierwszym przejściu ogarnąłem, że ona krwawi jak pojebana, nie? No to było złe z mojej strony. Okej. Było złe. Od tego trzeba spierdalać, nie? Bez kitu, jak robi kręcioła. Piękne RNG, piękne RNG. Ja nie wiem, czy w ogóle jest sens parować ten ogromny, czerwony, świecący atak. Aj. Bo on wydaje się być w ogóle nieparowalny. Chyba, że ja go za każdym razem źle tajmuję. Nie da się. To był grid akurat. Jeszcze raz sobie go zabijemy. Ja chcę go jeszcze raz zabić. Zabijemy go 4 razy i stąd zawijamy. Ok. 4 fragi na midrze i stąd idziemy. Tylko po prostu ja muszę... Nie wiem, co ja muszę. Jakoś inaczej tajmować to wszystko. W sensie,
Najbardziej mnie wkurza to, że czy jest pierwsza, czy druga faza, on ma swoje te zwykłe ataki lekkie. One są fajne do parowania, są świetne do parowania. Z tym, że on nie zawsze ma po nim kolejny atak normalny mele. Już się nie drzej. Tylko czasem ma na przykład właśnie walnięcie oczkami i wtedy nie mam już dwóch openingów na lekkie ataki, tylko jest tego mniej. Nawet nie próbuję parować. Moje oczka, no. O jest kurwa ten problem. Oczka. Skąd te oczka się biorą i czemu one się biorą? Już? O. Nie mam gdzie uciekać. Powinien być po drugiej stronie świątyni. Nie widzę, kiedy oczka wychodzą. Nie widzę, kiedy oczka wychodzą. Za szybko, oj za szybko, Paweł. Nie. Za szybko. Aj, jaj. To zawsze leci do przodu. Da się go wyobracać, jak to robi. No, come on. Kręcioła sparować się kurwa nie da. Naprawdę. Za szybko, okej, weszło. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Jeszcze raz bym go sobie zabił. Raz, one more time, okej? Okay? One more time. Go Radan, jeszcze nie mamy Radana odblokowanego. Który boss mi się ci się najbardziej podoba? Kurde, nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba Mesmer ciągle. Ale jeszcze go w tym ranie tutaj nie męczyliśmy. To jest Midra. Jeszcze go w tym ranie nie męczyliśmy, więc... Nie wiem. Wydaje mi się, że Mesmera walka mi się najbardziej podobała ogólnie, jak grałem pierwszy raz. To na bank. Jak DLC oceniam, bardzo kurwa dobrze. Jest świetna, jest piękna. Hitboxy i praca kamery do poprawy? Zależy na jakich bossach. Na niektórych tak, na pewno. Na hipopotamie, na lwie na przykład, tam są głównie kamera do naprawy. Plus na hipciu, hitboxy. No i oczka, no. Czemu on czasem zaczyna od razu walkę, a czasem kurwa nie? Nie rozumiem, dlaczego czasem druga faza zaczyna się z pełnej pizdy, a czasem kurwa siedzi w miejscu jak debil. Nie czaję. Nie da się napić, no.
Kręcioł jest zjebany. Kręcioła nie sparuje. Za szybko. Aj! Ajajajaj! Wizualnie jest ładna walka z mesmerem. Wszystko zależy chyba od odległości między bossem. Tak, na pewno zależy od odległości. Właśnie o to chodzi, nie? Że jak kamera jest blisko ciebie z bossem i boss jest duży, jeszcze się kurwa kręci, tak jak na przykład lew, chuja zobaczysz, chuja zobaczysz. Siomek na dziku. Gdyby nie ta jego szarża, gdzie naprawdę, żeby wyrolować idealnie tą szarżę, musisz się wrolować kurwa w rogi i przerolować idealnie iframesami, byłoby okej. Dzik nie byłby aż tak straszny, gdyby ta szarża jebana, jak dla mnie. Teoretycznie można się kłócić, że oczywiście, że od odległości zależy, bo przecież jak jest blisko ciebie boss, to wyłączasz lock-on i biegasz wokół niego, no ale kurwa, no... Większość z nas nie wyłącza lock-ona, albo wyłącza go bardzo rzadko, nie? Wiadomo, że każdy casual gra cały czas na lock-onie, ale w większości przypadków jednak lock-on w Eldenie nie był aż takim problemem, nie? I nie powinien być dalej. Powinni ulepszyć go po prostu, a nie... No nie wiem. O szarży w prawo jest łatwiej unikać niż w lewo, to też zauważyłem. W prawy róg, chodzi mi o róg, róg dzika, nie? W prawy róg dzika trzeba rolować. Wtedy jest najprościej teoretycznie. Akurat w Eldenie mam lock-on na każdym bossie. No widzisz, a nie powinieneś teoretycznie, nie? Ale taka jest prawda, że w Eldenie na tyle dobrze ten lock-on był dotąd zrobiony, w podstawce przynajmniej, że lock-on zazwyczaj był, kurwa, tą domyślną metodą grania, nie? A w DLC niektóre bossy mają takie dziwne hitboxy i takie dziwne ataki, że to się zmienia. I to mi się nie podoba, nie? To jest kwestia git good, no ale... No... No nienawidzę, kurwa, tego kręcioła. Nie da się go agresywnie zrolować. Chujowy jest ten kręcioł. Za szybko, o Jezu, znowu. Przestań mi kasować te spele! Nie jestem pewien, kurwa, tego bossa. Na tym go zostawimy i nie będziemy więcej go męczyć. Save'a mam. Jak będę chciał wrócić do niego, to do niego wrócimy jeszcze. Ale na ten moment, kurwa, no nie czuję go. No nie czuję ich speli przede wszystkim. Po pierwsze, to oczko, które robi.
czasem między pary, a czasem go nie zrobi między pary. Wydaje mi się całkowicie RNG, bez żadnej podstawy. Bo czasem zrobi mi trzy ataki melee i idealnie jestem w stagger, w kontrę, a czasem nie. Druga sprawa to jest to, że z jakiegoś powodu, mimo tego, że atak ten, co się kręci jak jebany spinner, nie jest do parowania. Ani razu go nie sparowałem. Jestem pewien, że jakby się dało go sparować, to w końcu by mi pary weszło. Ale wygląda to, że spinner jest nie do sparowania. Ten mały jego nożyk, co ma w drugiej ręce, też jest nie do sparowania. Chyba to największe zarzuty, jak dla mnie. Chyba to. Brak dodatkowych punktów lokowania kamery na Bailu też jest 2 na 10. Mogliby chociaż dać nogi, prawda. Na Bailu jest dziwnie, no. Będzie jeszcze 100 wyzwań, aby się go nauczyć. Pewnie tak, oczywiście, że tak, nie? Że tu mam najwygodniejszą pozycję do nauki, tak naprawdę. Najwygodniejszą pozycję. Zmienimy broń na jakąś inną. Mieliśmy dzisiaj bossa zabitego. Czym? Milady? Czy Milady nie? Dzisiaj Milady i żadnego bossa nie zabiliśmy, nie? Więc możemy teraz na Milady się przerzucić. Na moją ulubioną damę. Czy spróbujemy go jeszcze raz, ale z Milady? Spróbujemy go jeszcze raz, ale z Milady. Ja chcę Milady zobaczyć na nim. Bo ja czuję, że tutaj możliwe, że troszeczkę mi broń ogranicza. Możliwe, nie mówię, że na pewno, ale Milady to jest dobre gówno. Zakochałem się w damie po prostu. W tym DLC. Milady? Dokładnie tak. Świetna jest ta broń, kurwa. To nie jest to. Werdama. Udama. Uwielbiam to, kurde. No chujowo. Kręcią. Odkręciła trzeba spierdalać, naprawdę. A patrz na Milady, nie mam dwóch ataków na nim. No i na pewno nie po kurwa kręciole, no. Milady jest wolniejsza niż Backblade. Backhand Blade. Żadne pary mi nie weszło po prostu. Nic. Tap R2 chyba lepiej by było. Teoretycznie więcej damage'u, ale też nie wiem, czy nie będzie za wolne. Możemy spróbować. Potrzeba emotki Milady. Zaczynamy Lies of P. Powiem, że to łącznie góra broni i dół broni. Mechanika bardzo mi się podoba. Świetna jest ta mechanika zmienia broni zwykłych tym w Lies of P. Jedno weszło, no jedno pary weszło. Ale było tragicznie. W sumie R2 jakoś tam w... O Jezus Maria. Teraz powinien być LE. No nie. No. Po co ja to tak griduję, no? Kurwa, oczkami, no. Oczkami musiał jebnąć. Kutasiarz.
Lies of P wam się bardziej podoba niż do Eldena? Mi chyba nie aż tak. Znaczy ciężko porównać inną grę do DLC do aktualnej gry, nie? Bardziej bym porównał, jak wyjdzie w końcu DLC do tego. Do Lies of P, to wtedy prędzej bym DLC porównał, ale to są całkowicie dwie inne gry. Są w podobnym gatunku, ale jednak są inne. Nie mam. Nie mam dwóch. Ah! Tapowanie R2 rzeczywiście lepiej działa. Po tej kontrze, gdzie mogę. O Jezu. No głupio zrobiłem, głupio. Oczka. Po tym nie ma openingu, co ja robię? Gryduję w chuj, nie? Okej, niech będzie. Nie jestem pewien. Mechanika Scooby-Doo cię wkurza? Mnie też trochę, no. Będzie na pewno dużo biegania na kolejnych nowych ranach, nie? Dlatego ja bym chciał się jak najszybciej nauczyć miejsc, gdzie są te Scooby-Doo, nie? Na pewno da się zrobić jakieś 10 Scooby-Doo fragmentów, zanim... A czy Scooby-Doo Blessingów, zanim jakiegokolwiek bossa tkniesz, nie? Da się 10 spokojnie zrobić. Ale to jest... No ja wiem, że jest 50. Z tym, że... liczyliśmy, nie? Na 11 levelu, czy 12, 11 albo 12 level, jest taki soft cap, że tak powiem. Jest taki soft cap. Da się zrobić 17 bez wchodzenia żadnego bossa, to tym bardziej, nie? To tym bardziej. Upgrade'y to ja z interaktywną mapą biegałem i szukałem, bo nie chciało mi się sprawdzać, którego cienia spotem na głowie mam zabić. No my w tym ranie też szukamy, nie? Też szukamy. Bushi liczył 17. To Bushi, okej. Jak się gra perfumami, to można wymaksować damage, to właśnie nie lokujesz się na bossie, tylko napierdalasz kamerą w stopy bossa, by wymaksować hitboxy. Ja wiem, ale kurwa, no... Mi się nie chce maksować aż tak. Maksowanie tego damage'u na perfumach to jest takie granie, którego ja nie lubię, nie? Ja mówiłem parę razy już, wielokrotnie nawet, że mnie nie jara robienie jak największego kombosa, żeby w jednym hicie zabić bossa. To jest dla mnie tak kurwa nudne, że to jest fajne do pooglądania, jak widzisz to raz, ale jak gościu podchodzi do tego 38 razy, żeby dobre combo weszło, to mnie już nie jara, nie? Ja wolę patrzeć, jak ktoś walczy rzeczywiście. Siemanko, Enderion, dobry wieczór. Mamy 8 minut do końca streama. Myślę, że do końca streama jeszcze sobie midry pomęczymy i wtedy się przerzucimy jutro na nowego bossa. Bo już dzisiaj nie zacznę nic na pewno. Spróbujemy z patą jeszcze nie próbowałem robić midry, nie? Ale ogólnie jestem ciekaw, znaczy ciekawi mnie to,
że na tym bossie Bleed działa tak dobrze. Jak grałem go pierwszy raz, to nie spodziewałem się, że on jest aż tak krwawy, że tak powiem. Jeśli można tak powiedzieć. Daj mu kurwa cokolwiek. I tak nie będę Ash of War'em bić. Atapatapon. To jest! On mi tak nigdy nie zrobił. Ta broń ma aż tak mało stagera, że dosłownie nic mu kurwa nie robi, naprawdę. Ale to jest porażka. Jezus Maria, co jest? Co jest, kurwa? Dziękuję za suba, Rexus! Siemano, dobry wieczór, za trzeci miesiąc, piąty miesiąc, a tymczasem trzeci z rzędu, dzięki mordo. Au. O Jezus, o Jezusie. No nie, nie, nie. To kręcioła nie sparuje. Co to było za podejście? Po pierwsze, czemu ten gówniak w pierwszej fazie całkowicie żadnego stagera nie dostał? W sensie, jakąkolwiek bronią go biłem, to go na tyle mocno stagerowało, ten mini stager, w sensie odbijało go od ataku, nie? Że nie mógł nic zrobić, a tutaj tymi patami on w ogóle nie zwraca uwagi na to. Nie czaję. Zero uwagi. Nie było RNG. Ta broń chyba tak działa chujowo, tak mam wrażenie, patrz. Ja właśnie nową postacią wszedłem do DLC, żeby zobaczyć różnicę między MG plus 0 a MG plus 3 i właśnie latam za ulepszeniami, to na razie z pamięci 5 poziom blessingu bez bicia czegokolwiek, a zajęło mi to 10 min, może mniej. Jestem ciekaw, czy uda mi się. Bez bicia czegokolwiek wbić blessing na 10, spokojnie, na luzie. Ja wbiłem 9 w ogóle się nie starając prawie, nie? Na tym ranie właśnie. Zanim zaczęliśmy jakiegokolwiek bossa bić, biłem 9, więc 10 też spokojne. Da radę. Nie piję soczku, nie? Kręcio. A, nie idzie dobrze z tym bro. Naprawdę z backblade'ami był najlepiej. Backhand blades. Aj, za blisko. No, ciągle kurde, tak naprawdę jakbym nie chciał gridować, to bym musiał za każdym pary robić tylko jeden atak. Jeden atak, co mi się bardzo nie podoba, bo kiedy RNG ci nie pozwoli, to rzeczywiście możesz tylko jeden, ale jak RNG pozwoli, czyli w większości przypadków, to możesz dwa. Paweł, paruje to do chuja. I to już nie pierwszy boss, stary, już się uczyliśmy tego nawet, nie? Uczyliśmy się relany ostatnio parować. Zrobiłem maskę palcy i kurde, jeden z ciekawszych bossów, mimo że chuja nie ogarnia mi AOE, ale tak to git była.
No właśnie AOE jest zjebane, nie? I AOE jest strasznie zjebane. Z Mogiem się męczyłeś jak nigdy wcześniej. Broń z DLC gówno każda poza perfumami. Co ty pierdolisz? Milady, wielka katana, nawet te backhand blade'y, kurde no. Teraz jak sobie biję tego midrę, to te backhand blade'y są całkiem niezłe. Szczerze mówiąc, są całkiem niezłe. A nie byłem do nich przekonany całkowicie, jak zaczynaliśmy. Ja mówiłem, że ja chcę bronie, które mają tylko jedno ostrze maksimum. A gra się nimi całkiem przyjemnie. Ostatnie zabójstwo. Kurwo. No tego się nie da. To jest kręcioł. Jebać kręcioła. Kręcioła się nie da. Ja nie widzę animacji, początku animacji kręcioła, kurwa. Tragicznie. Czemu jeszcze bijesz? Halo, fazę zmień. Kurwo. Aha, to jest ta gorsza animacja, tak? Za szybko, oj za szybko. Czego chcę? Ja nie wiem. Wow. Nie wiem. Ten boss będzie przejebany na SR1. Będzie tak przejebany, że hej. Chyba, że będę go nie parować, tylko atakować normalnie, ale tak poza tym to... Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Miałem rację? Mi żadne nie siadły, pięści mnicha biją mało, pazury są zbyt chaotyczne, wielkie katany to katany i turbo nie siada mi ich moveset. Lekkie wielkie mięże są okej, ale nie czuję, aby biły dużo. Backswordy są ładne, ale nie siada mi jakoś, perfumy są bardzo okazjonalne. Chcesz powiedzieć coś jeszcze o tych pełzaczach? No to chujowo, że ci nie podeszło, co ci mogę powiedzieć? Co ci mogę powiedzieć? Ja też wolę Greatsworda generalnie, w wielu przypadkach, ale te szybsze opcje, które są w DLC, całkiem mi pasują właśnie. Te backhand blade'y, nie będę o nich przekonany, ale całkiem fajnie się nimi macha. Milady jest cudowna, tak naprawdę. I uwielbiam tę broń i będę ją zawsze chyba uwielbiać już. To w jaki sposób się nią macha. Perfumy są spoko, tak jak mówisz, okazjonalne bardzo. No i wielka katana, zwykła wielka katana, też ma jak dla mnie fajny moveset, jest między taką bardzo wolną bronią, a bardzo szybką bronią. Ma kurewsko duży zasięg, jak na broń mele po prostu, ale na przykład ma większy zasięg niż większość zwykłych wielkich mieczy, takie mam wrażenie. Jak Claymore na przykład, gdzie jest Claymore? Ma większy zasięg niż Claymore, a przy okazji mam wrażenie, że bardzo podobną prędkość ataków. Ja tam katany wielkiej nie mam, więc nawet nie mam... Chociaż nie, mam inną wielką katanę, nie? Tą ze smoka. Ale ta ze smoka jest trochę krótsza. I mam jeszcze tą. Rakshasy, okej. Okay. Więc tak długi jest Claymore, a tak długa jest wielka katana. Attack speed. Raz, dwa, trzy... No może wolniejsza nawet w sumie, niż Claymore. Dwa, trzy, cztery. Okej, okay, może rzeczywiście
Wielkie katany mogą być wolniejsze niż wielkie miecze zwykłe. Są wolniejsze. Ale to też dobrze, ja lubię wielkie bronie z powolnym movesetem, nie? Świetne są. Byłem najarany na Milady, ale jakoś mi nie siada. No właśnie mi bardzo siadła. I chyba nie przesadzę w tym momencie mówiąc, że ze wszystkich broni z DLC, Milady chyba mi się najlepiej gra, szczerze mówiąc. A zaraz po niej bym dał wielkie katany właśnie. Milady i wielkie katany. To są... Znaczy wielka katana, jedna, zwykła. Bo te bossowe, te takie specjalne na białe kamienie jakoś mi nie siadły. Oprócz tej smoczej, która jest świetna z kolei, na tego, jak się na Greyola, na Bayla, nie? To cięcie smoczej rany robi mu fuj damage. Fuj damage robi mu to. A nie, dobra, myślałem, że po tym, że po dodżu jest inny atak, inna animacja. Udało się pokonać zgniłą waifu, użyłem lodowego garnczka, katany pod krwawienie i mimika, o Jezu. O Jezusie. Podoba mi się design, ale jakoś feelingu nie ma, to właśnie mam odwrotnie, ja czuję mega feeling. Ten taniec z tą bronią ma taką klasę. Cudowne to jest jak dla mnie, ale no, nie każdemu to musi podejść. Jak każda inna broń oczywiście, nie? Jak każda inna broń. Kopniaki to jest to Yahoo rank. Zrobimy kiedyś run pod ten, pod same mnisie sztuki walki, tak czuję. Zrobimy. Włączę sobie jakiegoś tego, jak to się nazywa? Cheat engine, włożę sobie w ręce na sam początek gry i zrobimy run pod mnicha. I nago go zrobimy. Całkowicie nago. Co wy na to? Od samego początku podstawki aż do końca DLC. Ale będę wpierdol dostawać, coś tak czuję. Ale będzie wpierdol. Tak zrobimy. To mi się chyba bardziej podoba niż wizja nienago w tym pancerzu mnicha. A to bym musiał ten... No, musiałbym sobie jakoś się męczyć w... Ja nawet nie wiem, jak działa, kurwa, cheat engine, nie? Więc to jest problem. Jakiś tam lekki pancerzyk, taki leciutki, możemy znaleźć. I tyle. Ale tak, to jest moja pierwsza postać, jaką grę przeszedłem w lutym 2022 roku.